No w tej chwili trwa mecz kategorii U17, bo najstarsi są z 94, a najmłodsi z 97, ale ci najmłodsi wcale nie odbiegają poziomem tutaj gry z tymi z rocznika, co było? Z tymi z rocznika starszego. No, ładna skuteczność tutaj. Tutaj na szybkość idzie. Zaraz wyjdą kolejni gracze. No, wszystko ładnie, ale rzut był zły. Kolejny. Ładne podanie, zauważył go i Józefów zdobywa punkty, będą zmiany teraz. Teraz nowa trójka. Kolejne punkty zawodnika z Mocno Tychum. Pozdrawiamy jego trenera, pana Jagiełkę. Pan Jagiełka obiecuje, że w tym sezonie powalczy na Śląsku z drużyną Tych o strefę medalową. Zobaczymy, jak to będzie. Ma potencjał w zespole. I kolejne punkty. Seweryn Radomski. Nie ma jeszcze ładnie. Ma to siła. Pozdrawiamy pana Kolomskiego, trenera. W ogóle trzeba podziękować wszystkim trenerom, którzy pozwolą chłopakom jeździć na takie kampy. Przecież to tylko dla nich na plus. Zawsze czegoś więcej się nauczą przy innych trenerach. Zawsze pogłębią swoją wiedzę. Ale są po prostu kluby, trenerzy, co absolutnie nie pozwolą gdziekolwiek jeździć. Ale to ja już nie będę w to wnikał, bo każdy ma tam swoje aspekty tego. Są plusy i minusy, jak wszędzie. Ale rywalizacja zdrowa jest ważna. O! O, teraz się nie umiał. Teraz nie. Zmiany będą. Kolejna grupa. Wszyscy grają równo.